Na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kościelcu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji pod nazwą Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Umowę podpisano w obecności posła na Sejm RP, pana Leszka Galemby. Jest to dla nas dzień dzisiaj bardzo wyjątkowy, bardzo ważny, który na trwałe przejdzie do historii. Dom Kultury, pierwszy Dom Kultury w gminie wiejskiej na terenie powiatu polskiego. No, to jest naprawdę, myślę, dla Kościelca coś wielkiego. Tym bardziej, że będzie to nowy dom, będzie wyposażony w sposób odpowiedni i cieszymy się bardzo, że akurat udało nam się pozyskać te pieniądze. Pragnę tutaj z tej strony podziękować panu posłowi za wszelką pomoc w tym zakresie. Cieszymy się jeszcze bardziej, bowiem dostaliśmy środki na przebudowę dróg dla mieszkańców, dla naszych mieszkańców. Drogi są bardzo istotne, dla mnie również są priorytetem. Wszyscy mieszkańcy odczują to, że samorząd na czele z panem wójtem podnosi standard życia, bo drogi, nowe drogi, bezpieczeństwo to podnoszenie standardu życia również, bo dzisiaj mamy wszyscy samochody, a ja jako poseł bardzo się cieszę, że mogę współpracować i wspierać te inicjatywy, które są priorytetem dla samorządu, dla pana wójta, bo dbać o gminę, budować coś nowego, to wspaniała przyszłość, z której będą mogli mieszkańcy korzystać, młodzież, dzieci, seniorzy. Myślę, że wszyscy będziemy mogli tutaj w momencie otwarcia być i życzę, aby firma tutaj rodzinna, która przedsiębiorcy są również z powiatu kolskiego, z koła, będą tu wykonywać, czyli to wszystko, tak jak pan premier, można powiedzieć, przewidział. Firmy rodzinne, samorządy, chcemy, aby Polska lokalna się rozwijała. I życzę tego rozwoju również tutaj w gminie Kościelec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze mogę jeszcze... A tak, oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję za te wszystkie dobre słowa, które tutaj nas mobilizują do działania. Dziękuję panu posłowi za obecność przy już nie pierwszej naszej wspólnej umowie i realizacji inwestycji, którą razem pod auspicjami pana posła realizujemy. Dziękuję panu wójtowi za doprowadzenie, że można takie przetargi organizować, że można uczestniczyć, a my jako wykonawcy staramy się zawsze wykonywać w sposób należyty, staranny, co zresztą wielokrotnie udowadnialiśmy w powiecie tutaj naszym najbliższym. Budowa gminnego domu ośrodka, domu kultury w Kościelcu to jest też ewenement, bo taka właśnie mała gmina, która będzie miała tak wspaniały obiekt, no spowoduje, że rzeczywiście rozwój gminy rośnie w oczach. Co, przystąpimy teraz do podpisania. To ja chyba mam tutaj swoją stronę. Już tam. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Rafał, tam weź na. Dobrą fotografię. Tak, teraz dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za pisanie. Gratuluję bardzo. I działajmy. Tak jest. Zakończenie budowy określono na 31 sierpnia 2023 roku.